Jesteśmy. Jesteśmy na żywo. Jak ktoś tam potwierdzi, że nas dobrze słychać, to zacznę mówić. Jeszcze kawka z rana. Jak się da. Jak się da, tak. Dam znać, jak ktoś dołączy. Może małe zamieszanie miało być troszkę w innym miejscu, na innej budowie, ale niestety nie dyspozycja wykonawcy chorowali i jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj w domu Daniela. W kinie. Niespodziewanie. Nie spodziewałem się. Wczoraj odklej, 21 się dowiedział. Tak, to 21, taka mała szybka akcja, zmiana, ale to... Jak to kiedyś słyszałem od kolegi Jacek Kajko, pozdrawiam z Bydgoszczy. Plany są po to, żeby je zmieniać, nie? Nie zawsze to dotyczyło pracy, ale plany właśnie są po to, żeby je zmieniać, także... jesteśmy dzisiaj z powrotem na tej łazience, na tych łazienkach, które pokazywaliśmy montaż Budzika Posadzkowego. Daniel już tam porobił troszkę zabudów. Niewiele się zmieniło, bo wczoraj niestety była inna sprawa. Ale doszło. Także co, dzisiaj pokażemy Wimolarskich. Daszmy narożniki uszczelnie. Wasz uszczelniacz Wimstrąg i co? I taszma modelowa, bo też może czasami uratować 4 litry. Tak, czyli właśnie te rozwiązanie, które kiedyś pokazywaliśmy w systemie Revima, czyli tej rewitalizacji wielkiej płyty z naszymi materiałami. I ta taśma butylowa naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. To będzie też pokazane w pewnym miejscu. VIP Flexband, możesz tam dalej pokazać. Przygotowane. No i hydroizolacja nasza dwustkanikowa Wimolarskich. Ten zestaw na balkony, tarasy, ale jak najbardziej do takich pomieszczeń właśnie, gdzie tak wilgoć, kontakt z wodą jest stały, nie? Do waszego systemu przydałoby się jeszcze coś, co ma kilka firm, zaprawy montażowe wodoszczelne. Tak, to jest, wiesz co, no generalnie tam jeszcze by się przydało pewnie jakieś tak zwane te czarne mazidło, ale... Do wnętrz niekoniecznie, no, ale przy tarasach, nie? Przy tarasach, ale to jest jakby tutaj inny temat i tak naprawdę no, w grupie tutaj naszych spółek Atlasa są dostępne tego typu produkty, więc no, nie chcemy tu jakby powielać, tak? ale wiadomo, my jakby jesteśmy skoncentrowani na tej linii ceramicznej, czyli tutaj jakby wszystko wokół tego się kręci, co jest troszkę wyżej niż tam właśnie te fundamenty, czarne mazidła i tak dalej. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście Polskie Szynie Bydgarzy, grupę prace wykończeniowe i tak jak zawsze wszystkich, którzy nas oglądają. Specjalne pozdrowienia. Dzisiaj miałem telefon od kolegi Rafała Rodaka, także pozdrowienia. Dopominał się, czyli taki mały koncert życzeń, może jakąś melodyjkę będzie wypuszczać, nie? Dobra, słuchajcie, żeby nie przeszkadzać, to jest za dużo. Możesz tutaj pokazać, Dawid, co się zmieniło. Jak się zmieniło. Co, Daniel, zamontowałeś tą płytę, tak? Czyli jest już tutaj zrobiona ta nisza. Ona tak, jest... niestety nie podał mi klient wnęki gotowej, dostępnej w ofercie filmu, musiałem to rzeźbić. Tak, no ale to jest z kolei też taka zaleta, że można zrobić sobie pod swój wymiar, bo tam mamy dwa wymiary tych nisz, nie? No ale tutaj nie ma jakiegoś problemu, co? Tu będziesz też pewnie taśmy, pójdą flexband i... Pójdą taśmy, niestety bateria podtynkowa w tej chwili jest taka dość goła, dzisiaj tego nie obrobimy, bo no, potrzebuję właśnie zaprawy montażowej, żeby to ogarnąć. Czyli to na sztywno będzie obsadzone, to będzie na sztywno, żeby nie może być żadnych jakichś... Dokładnie. Okej. Ruchomości. Tutaj jeszcze pójdzie mankiet, też mamy w ofercie, wiecie, tak mamy jest. Te mankiety 12x12 wykonane z tego... Tak, tutaj wam od razu pokażę elastomeru. Wczoraj jak kleiłem ścianę, płytę. Na dole doszczeliłem waszym uszczelniaczem. To jest dosyć fajna rzecz właśnie, jeżeli stawiacie, pamiętacie, ten drodzik był postawiony i tutaj jeszcze do samej to, co, ściany, tak? To co widać, to jest taśma butylowa. Taśmą butylową doszczeliłem brodzik, który widzieliście na ostatnim filmie, był do samej ściany tej z gazobetonu. Czyli tak prościej mówiąc, jak ktoś tam to nie ogląda, powiedzmy z klientów, za brodzik mamy uszczelniony w tej ścianie jakby właściwej, tak? Tak jest. Taśmą butylową, pod spodem, pod piątką, pod tą płytą wimplatę mamy
ten nasz Wim Strong kleje uszczelniacz, tak? Tak, na dole. Natomiast cała płyta jest przyklejona na waszym kleju S1. Okej, okay, i wiadomo, tak jak mówiłem, tutaj mamy ten nasz flexband. Z tego jest jeszcze gotowe, są mankiety 120x120, czyli 12 cm, które właśnie możemy dawać na różne punkty wychodzące ze ściany. Są też większe 40x40. Centymetrów na podłogę. I teraz tak, w narożniku tutaj dasz Wim Stronga, tak? Tak, mam przygotowany. Czyli pierw pokażemy to rozwiązanie, uszczelnienie, takie doszczelnienie. Dosyć fajna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o montaż, łączenie płyt ze sobą, nie? To można po prostu krawędź. Tak, pewnie po sklei i od razu nam uszczelni, nie? Klej cementowy mimo parametrów S1, myślę, że kto wie, mógłby gdzieś tam spękać, poza tym jest szansa, że gdzieś tam mógłby przemoknąć. No strąknie. Okay. Mimo tego, że będzie tutaj jeszcze taśma, hydroizolacja, tylko w celach pokazowych. Dobra, tak, możesz poczekaj, pokażesz zbliżenie. Jak będą jakieś pytania, to oczywiście Dawid za kamerą, która się dzisiaj już nie trzęsie. Tak, jedzie z ręki. Wczoraj nie pił. Postanowienia noworoczne, każdy ma jakieś, także... A jeszcze styczeń, jeszcze ja nie piję, nie piję, nie palę, to jest słodkie jem, także wiecie, każdy ma jakieś... Tak jak pamiętacie, Wim Strong jest w dwóch kolorach, biały, szary, tak naprawdę to nie ma znaczenia, ale... ma znaczenie, biały jest bardziej elastyczny. Mogą się, znaczy one się też nadają do malowania, więc tak naprawdę można ten klej uszczelniacz później malować, tak, jeżeli gdzieś tam mamy jakieś... Powiem tak, takie rzeczy standardowo, jak kiedyś już mówiłem, robię kostkami, ale poliuretan niestety się nie nadaje, to jest stara metoda. Trzeba wcisnąć to palcem. Dzięki za pozdrowienia, pozdrawiam również. Kto? Rafał? Nie. Dawid Petrewski. A, Dawid, pozdrawiamy. Odległe rubieże. Generalnie tak, nadmiar tego kleju, tego uszczelniacza możemy sobie po prostu wycisnąć. Wiadomo, że tu w tym miejscu jeszcze będzie za chwilę taśma, flexband. Bardzo fajne też rozwiązanie ta taśma butylowa, zaraz ją pokażę. Teraz mnie możesz nie pokazywać, bo to jest... No, dobra, pokażę wam tą taśmę butylową. Dosyć fajne rozwiązanie, ona jest od razu tutaj z dwoma elementami, które sobie odrywamy. No i co, po prostu wulkanizuje nam się w momencie, kiedy zostaje odrywane. Także wysoka przyczepność do metalu i plastiku, akrylu. Tak, no bardzo fajne rozwiązanie na przykład przy tarasie, czyli jeżeli robimy hydroizolację i mamy drzwi od wejścia balkonowego, no to jak wiecie, one są na takim profilu plastikowym, nośnym, na którym stoi ta cała nie zawsze futryna, no nie zawsze, ale bardzo dobrze właśnie tą taśmę możemy sobie wywinąć na ten element z PVC i wtedy mamy pewność, że hydroizolacja, którą zrobimy na podłodze w maszynie będzie... Za pamięci, planujemy tutaj zamontować wannę, uszczelnię motylem. A, no to wanna, na której siedzieliśmy. My z Tomkiem Nowackim, no Tomciu pozdrawiamy, w Ostrowie. We wtorek będę tam w tym studio, także też coś tam nakręcimy, pokażemy troszkę od tyłu zaplecza filmów. My często używamy z Tomkiem taśmy butylowej do wykańczania na przykład narożników w zabudowie stelaża. To widzieliście właśnie w tych filmach wszystkich z wielkiej płyty. O tyle fajne rozwiązanie, że tak jak tutaj Dawid pokażesz na tej zabudowie, to po prostu sobie załamujemy, wyklejasz, zaklejasz po prostu jedną część, odklejasz ten papier, drugi i jest ten niebieski rdzeń, jest zaizolowany. Oczywiście te łączenia dajemy strągiem, ale taka dodatkowa. Tutaj pan Daniel nas drugi. Padło pytanie, czy dobrze klei się do zagruntowanego tynku. Co, taśma butylowa? Wygląda na to, że tak. Taśma butylowa dobrze się klei. No oczywiście musi być właśnie ta powierzchnia odkurzona i nośna, jak to ze wszystkimi elementami.
podłoża, więc tutaj musi być to odpylone, zagruntowane. I buty się trzyma, no tak samo jak trzyma się dobrze właśnie czy krawędzi metalowych, czy PCV, czy XPS-u, tego rdzenia, no dosyć fajny materiał pod względem uszczelniania, tak? Lub, pamiętajcie, że mamy też taką całą matę metrową, tak jak jest mata uszczelniająca do łazienek, jak jest mata ta uszczelniająco rozdzielająca, to mamy w ofercie też całą szeroką metrową matę, taka mała niespodzianka. Ona jest już dosyć długi okres u nas w cenniku i sprzedaży. 15 metrów jest chyba w roce, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy ktoś tam z handlowców jest na wizji, to może uzupełnić ewentualnie komentarz. I metr szeroka, tak? Więc teraz na przykład, jeżeli chcemy sobie coś tam uszczelnić, brodzik czy jakieś tam inne podłoże takie szerokie, to możemy zastosować tutaj to rozwiązanie z tą matą. Okay. Ja w tym czasie przyciąłem sobie narożniki, bo oryginalnie były za duże. Za duże. Dobra, tu jest to, tu pójdzie na to kawałek. Vimolastic, tak jak pamiętacie, Vimolastic jest dostępny w dwóch opakowaniach, 16 kg wiaderko, tutaj mamy duży zestaw. 16 kg wiaderko jest z dwoma opakowaniami kruszywa i z dwoma karnisterkami płynów. 32 kilo, czyli ten duży zestaw, który tutaj mamy pokazany. 24 kg kruszywa, zaprawy cementowe z polimerami, z włókno zbrojone w środku, więc mieszamy to później z tym komponentem płynnym B. On ma 8 kg, czyli proporcja 1 do 3, jeżeli chcecie sobie to dzielić wagowo czy objętościowo, to proporcje są dzielenia 1 do 3. W tym wypadku też przyciąłem kolejny narożnik. Takich oryginalnie niestety nie mam. Z czego powodu, żeby nie wchodził nam? Na odpływ. Tutaj może się pojawić pytanie, bo mamy przecież takie profile wyprofilowane 3D narożniki uszczelniające do brodzików właśnie jednospadowych. Ale tu w tym miejscu spadek dochodzi nam do tej krawędzi pierwszej, więc tutaj w tym miejscu jest ta część płaska, więc można zastosować też spokojnie ten narożnik taki klasyczny 90 stopni czy. No i tak na potrzeby spotkania wkleimy tylko ten narożnik kawałek na dole i do góry. Dobra. A tutaj na dole w części z płytą wkleimy buty z tego względu, że taśma w zbyt małej części wchodziłaby na brodzik. Zatem co, i to przemieszać jeszcze raz hydroizolację, bo wstępnie przemieszałem wcześniej. Co takie za śmiechy? Nic, nic. Ktoś tam coś pyta, pisze, komentuje? Janusz Matuszczyk napisał, że taśma jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o obróbkę blacharską na balkonach podczas... Tak, też dokładnie, właśnie hydroizolacji. Jeżeli mamy tarasę i robimy tą obróbkę, to jak najbardziej możemy wyciągnąć właśnie tą taśmę silikonową na ten element opierzenia, tak? Czy jakieś balustrady, czy jakieś elementy, które w tarasie nam występują. Po wymieszaniu mamy też naprawdę minutę, żeby sobie tą masę wyrobić. Tak Daniel sobie podzielił z tego względu, że gdybym on na takiej łazience nie będzie mieszał całego opakowania, no bo... Klienta z torbami byśmy opuścili. Nie, no generalnie teraz w nagraniu, tak? No to nie pokażemy tego wszystkiego, pokażemy tylko fragment, no bo wiecie, trzeba zrobić to w dwóch warstwach. Czyli pierwszą warstwę robimy tak zwaną ostro na zero. A do drugiej bierzemy packę z ząbkiem numer 4, też gdzieś tutaj mamy. To możesz robić, jak będę mówił, Daniel. Czyli teraz będzie Daniel wykonywał wcieranie właśnie tej jakby warstwy takiej gruntująco-szczepnej na ostro. Nie wiem, czy jeszcze mówiliśmy, ale to już pokażę. W komplecie do tych zestawów mamy też narożniki zewnętrzne, czyli na przykład w tym miejscu można by zastosować narożnik zewnętrzny, albo... Nie przybliżę w tamtym miejscu, bo... Albo w tym... Pozycja Daniela jest dosyć... Możesz tutaj pokazać. Narożnik ci za plecami wsadził. Patrz.
Także tutaj do systemu jest narożnik zewnętrzny, wewnętrzny i te mankiety, o których mówiłem. Paczka z zębem numer 4 do wykonywania tej drugiej warstwy. 1, 2 i 3 wybite. Jest dopiero czwarty. Tak. Wykonujemy to tak na zasadzie po prostu teraz pierwszej tej wcierki takiego niechlujnego, jak ja to mówię, szpachlowania, czyli na ostro sobie tą... Ostro zrobione, teraz dorzucam troszeczkę więcej, żeby zatopić... Możesz tutaj pokazać teraz, Dawid, nie, może jakieś światło, jak dobrze tutaj jest oświetlone, czy gdzieś... Jeżeli jesteś w stanie zdjąć tamto światło z drugiej łazienki, jest okay, to doświecisz. I nadmiar wychodzi. O, może tak będzie jaśniej, lepiej, nie wiem. Masz zajazd. Teraz będę coś widział. Tak? Teraz przynajmniej widać, że pracuje się. Tak, ja zaraz będę musiał, to też od razu uprzedzam, hydroizolacja niestety mocno łapie nawet do odpływu, do korytka odpływu, więc czyść się. Jeżeli ma się tak, taką sytuację na bieżąco. Tutaj akurat nie masz miejsca, ale zostawiać sobie ten, jeżeli są to drodziki... Ewentualnie można zakleić. Tak, ewentualnie zakleić taśmą, albo zostawić sobie ten XPS, który jest w... Nie byłem w stanie dokleić. Nie dojdziesz, dokładnie. Okej, czyli wracając do paczki, później wykonujemy tą część ząbkiem. Robimy sobie po prostu... w pionie czy w poziomie i poprzecznie zaciągamy tą hydroizolację i uzyskujemy te 2 mm wymaganej grubości warstwy. Jacku, podałoby się mi wyciskacz ze strągiem. Tak. Ja doszczelniłbym jeszcze tutaj w przyłączeniu grudzika ze ścianą. Gdzie ty go skryłeś? Po lewej stronie do sypialni bodajże. A jest, jest ok. I strąg. Nie? Mamy jeszcze, jak wiecie, Winstrong Turbo, czyli tą kostkę chemiczną do strzywania też. Posadek. Józef sugeruje, że najlepiej narożniki osadza się gryfem od małego pałka. Tak, to jest dosyć fajne rozwiązanie. Ta rączka, można sobie spokojnie tam dociskać. No, każdy ma jakiś tam... A Mateusz upomina cię, Daniel, żebyś okleił odpływ. A Mateusz... A Mateusz rację ma, dlatego mówiłem, że zaraz będę czyścił. Wy zaraz uciekniecie, a ja sobie to oczyszczę. Tak, dlatego chcemy to pokazać, po prostu szybkie rozwiązanie. To co, część dolna i później pojedziemy z górą, tak? Tak. Dobra, to ja biorę taśmę, docinam. I mi nie przeszkadza. No tak to jest, że... Ktoś musi. Przy tych nagraniach niestety to... Czasami zaburza się jakiś rytm spokojnego wykonywania swojej pracy, czy tam tych etapów. No ale tak to jest. Żeby pokazać, to czasami po prostu nożyk jest... Dobre miejsce. Tutaj na szafie leży. W rogu. Nie, to jest puste. A. Gdzieś widziałem twój nożyk. Nożyk jest z nim, mówi będzie. Na zabudowie? Nie, gdzieś widziałem. Też widziałem. Dobra, mam jakiś drugi. Jakieś pytania tam, Dawid, coś? Po co uszczelniamy Winstrongiem, jeżeli pójdzie taśma? A to tylko jest właśnie pokazane. Generalnie nadgorliwość może być. Generalnie rozwiązanie, na przykład jeżeli pooglądacie sobie filmy Wedi, który ma podobne rozwiązania z brodzikami, z płytami, no oni na przykład też wszędzie używają tego swojego kleju uszczelniacza. W momencie, kiedy osadzają brodzik, jest on wypełniony, nie zaszkodzi to, tak? No mamy kolejną warstwę, która pod na przykład hydroizolacją, pod taśmą stanowi pewne jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, więc tak naprawdę przeciągnięcie w tej płaszczyźnie tutaj z Winstrongiem w momencie montażowym nie zabiera jakoś za dużo czasu. Nadaje ani kolejne, finansów, a jest tak, kolejna pewność. Kolejna pewność i gwarancja tutaj jakiegoś jeszcze doszczelnienia tych elementów. Ten Winstrong jest naprawdę dosyć fajnie elastyczny. Pamiętacie, albo ci, którzy nie widzieli, jak gdzieś tam sobie odkopiecie
w naszych nagraniach. Pokazywaliśmy w Bydgoszczy na takich panelach mieszanka marmuru niewinylowych. Była zrobiona taka fajna, mały basenik dookoła Winstrongiem pokryty i zlaliśmy tam wodę i ta woda stała przez parę dni, aż w końcu odparowała sobie i ten Winstrong nie puszcza, nie przecieka, więc nawet on wiąże z wilgocią. W momencie, kiedy ma kontakt z wodą, zaczyna tak, od razu. Dlatego wiązać, tutaj nie? Było zwilżone w narożniku. Tak, hydroizolacja, tak, jeżeli robicie to na tarasie, pod zimolastik nie ma potrzeby, nie wolno w ogóle gruntować gruntami akrylowymi, po prostu zwilżamy podłoże, nie żeby było mokre, ale takie wilgotne, matowo-wilgotne, czyli dotykacie ręką, nie zbiera się nam żadna rosa, ale mamy tą powierzchnię ewidentnie no, wilgotną i przygotowaną po to, żeby zrobić właśnie tą pierwszą warstwę na ostro. Tutaj pokażemy tylko fragmenty, no bo nie damy rady, nie będziemy też siedzieć cały dzień Danielowi nad głową. Wy nie będziecie też pewnie oglądać cały czas, ale tak jak mówiłem, mamy w te studio nagrań, gdzie kręcimy, robimy filmy, więc na pewno hydroizolacja będzie, cały system pokazana, filmik taki instruktażowo-montażowy, nazwijmy to taka karta techniczna, czyli krok po kroku w wersji YouTube'owej, czy tam wersji multimedialnej, więc tam na pewno łatwiej będzie pokazać wszystkie jakieś szczegóły, wszystkie takie elementy, na które warto zwrócić uwagę. Tutaj po prostu Daniel nam nałoży tylko fragment jakiejś ściany i jak już nie sobie pójdziemy, będzie dalej z tym tematem działał. Tak jak mówię, pamiętajcie, że wczoraj wieczorem o 21 się dowiedział, że będzie tutaj robił to, co robi, a nie to, co miał zaplanowane, tak? No tak. Trochę inaczej miało wyglądać. Nie ma tego złego. Dokładnie. Jak to mówią, co ma wisieć na ikonie. A jak ma tonąć, to znaczy, że woda, czyli trzeba uszczelić wimolastnikiem. Nie inaczej. Dobra, to co, teraz góra, czy chyba górę, prawda? Tak, bo butyl gdzie będziesz wyklejał, butyl później będziesz wyklejał przy tym. Butyl mogę tutaj zrobić, natomiast wolałbym, żeby tam troszeczkę jednak podeschło, prawda? Podeschło, okej, okay. No to możesz tutaj na tym elemencie... Pionowym czynnikiem. Marcin napisał, że zacina na 45 stopni narożnik wewnętrzny. Nie wie, czy to poprawnie. Jeszcze raz, zacina narożnik wewnętrzny na 45 stopni. A jeżeli zacina, powstaje nacięcie. Chyba jeżeli robi staśmy, tak? Rozumiem, że sobie robi staśmy. Nie, narożnik wewnętrzny, no to... Ale tak, no chodzi pewnie o narożnik wewnętrzny jako narożnik w ścianie i taśmy zacina. Tak, no można to nałożyć, natomiast tak naprawdę jeżeli natnie w kąt pod 45, no to tak jak Daniel mówi, możesz mieć tutaj fragment pustego, więc ja po prostu taśmę naciąć i jeden element przy zdjęciu nałożyć na ten drugi, tak? Wiadomo, że nam się robi grubsza warstwa, nałożenie, tak? Bo... Raz, że grubsza warstwa, dwa jest nacięte, to jest dlatego tak ustawione, żeby była oryginalna szczelność. Chodzi o to tutaj pewnie, Dawid, jak pokażesz, może mi się uda sobie rób danie swoje, że w tym momencie, kiedy mamy ten narożnik, tak, chcemy go złożyć, no to nam się marszczy. Ale wystarczy naciąć tutaj w linii prostej. Nawet masz gdzieś nożyk? Tak, no to znajdę, dobra, rób. To tam gdzieś leży, jakiś ukrótek. Czyli generalnie po prostu można sobie, o, ten narożnik, nie wiem, czy to tutaj będzie widać, ten narożnik sobie ostry. Tak, ostry mówił, że jak głosi. Czyli po prostu sobie, o, teraz się udało naciąć. Nie wiem, czy będzie widać, o, w tym momencie jak sobie chcemy złożyć, no to możemy to w ten sposób wykonać, tak? Tylko mówię, robi nam się jakby podwójna ta taśma i w tym momencie mamy też wykończony, bez narożnika mamy wykończony ten narożnik wewnętrzny, pewnie o to chodziło, tak? Tak jest. Można sobie z tej taśmy zrobić, no ale są gotowe, bo też te narożniki, więc gotowe, czy to zrobimy tak, czy tak, to też nie ma znaczenia. Lepiej jak są te narożniki wykonane z taśmy, czy nie, pamiętam 12 lat temu, jak zacząłem być jeszcze młodym przedstawicielem, bo młody cały czas jestem, ale to trochę inaczej. To
zaczęły się sprzedawać folie płynne, zaczęły się sprzedawać hydroizolacje składnikowe, ale taśmy na punktach leżały, także też troszkę trzeba było to wszystko pozmieniać, ale teraz widać, że ta tendencja jest, równoważy się, czyli jakby sprzedaż hydroizolacji do taśm jest proporcjonalna. No jest to system. Czasami niektórzy się pytają, a po co dawać, mnie kiedyś nie było. Nie zgadza się. Nie było, były inne kleje, były na cemencie kleiło płytki, była jedna fuga, czy tam szara, czy tylko biała, no może dwie. Generalnie w tym momencie cały ten system uszczelnienia właśnie chociażby takiej kabiny, jak tutaj robimy, ta łazienka jest mała, więc warto to zrobić, żeby ta windowska para nie wchodziła w ściany. W lipcu bodajże, albo w czerwcu byłeś na budowie w łazience. Była zastosowana hydroizolacja, całkiem chyba niezła na ścianach, natomiast poprzednik pominął taśmy i narożniki, nie zrobił tego i powstało zalanie, połapali właśnie baterii podtynkowej. Cała łazienka została zalana. Tylko dlatego, że nie było taśm, tak naprawdę. Nie pamiętam, ale ja na wielu takich przypadkach byłem, gdzie... Zgadza się. Gdzie albo jest właśnie tylko podłoga zrobiona, albo coś tam fragment ściany pomalowane, więc lepiej to zrobić. Woda płynąc po ścianie, gdzie się nie dostawała do tynku, dopływała do podłogi, wtedy w narożniku penetrowała z powrotem pod hydroizolacją. Więc tynk też de facto był do skucia. Łazienka niewielka, bo to było w konopnicy, to było chyba jakieś 6-7 metrów. A tam, to już kojarzę, tak. Cała posadzka poszła do wyrzucenia, cały styropian, łącznie z podłogówką, wszystko było do zrobienia od nowa, łącznie z tynkiem i suszenie zajęło chyba około miesiąca. Tak, czyli jest to kłopotliwe. Całe szczęście, albo że był to domek, tak? Ale jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj w bloku, na piętrze jesteśmy, no to musimy liczyć się z tym, że możemy zalać sąsiadów, tak, pod spodem. Albo ta migracja tej wody wilgoci może gdzieś tam wchodzić właśnie czy piętra niżej. Tutaj Marcin wyszedł z prośbą, żeby nagrać montaż taśmy przy różnicy poziomów posadzki, na przykład brodzika i pół metra poza brodzik, gdzie w brodziku poziom jest niżej o 1,5 cm. W tym miejscu, dokładnie, które nie jest obrobione, bo niestety nie zdążyłem, mam już zaprawę do obrobienia tego, ale nie dzisiaj. I szczerze mówiąc, często można zastosować tutaj taśmę potulową. Jedną z lepszych rozwiązań, bo się tam z tego względu, że taśma, przepraszam, widzisz, bym cię zapytał. Taśma jest zbyt twarda i za mało elastyczna i ona się nie wygnie na każdym tym poziomie odpowiednio. Gdzieś tam po wklejeniu zasprężynuje. Czyli w tym fragmencie możemy zastosować sobie właśnie taśmę butylową. Swego czasu jeszcze właśnie przy tego typu rozwiązaniach, że mamy część poziomą i spadek na brodziku, swego czasu dorzucaliście do zestawu narożniki, te właśnie chyba 3D, tak to nazwasz? Tak, tak. No tutaj tego nie użyjemy z tego względu, że mamy jeszcze stelaż, mamy ściankę, więc tu nie bylibyśmy w stanie tego zamontować. I to, co Jacek mówił na samym początku, tu kolega albo nie słyszał, albo nie... Dołączył, może później? Może później dołączył, tak. Tu możemy zastosować w tej części normalny narożnik tego typu, z tego względu, że ta część jest w poziomie, mniej więcej w poziomie. Albo znaczy jest w poziomie, bo jest osadzone korytko odpływowe, więc tutaj ten fragment przy jednospadowym jest w poziomie. A tamta część, która była z delikatnym spadkiem, jest zakryta pod ścianą. Zaczyna, nie? Także w tym wypadku nie mam tego problemu, a tutaj po wyrównaniu, po obrobieniu tego rantu zastosuję po prostu taśmę butylową. Tutaj jeszcze te narożniki prysznicowe 3D, o których Daniel mówi, one fajnie, akurat nie wzięliśmy ich. Ale mówię, to będziemy nagrywać, to będziemy pokazywać właśnie we wtorek w studio, więc może taki kawałeczek pokażemy tam na żywo z Tomkiem Nowackim. Ten 3D ma jeszcze tak, nie dość, że jest tutaj w tych dwóch płaszczyznach wyprofilowany, to jeszcze tą krawędź jakby tylną możemy wyprofilować i wyłożyć sobie, jakbyś tutaj Dawid wszedł z tej strony ściany, więc ten narożnik wklejamy na tą powierzchnię i jeszcze go wyprowadzamy w pionie, więc dosyć fajne rozwiązanie ten. Tylko z mojego 4. doświadczenia uczulam. Spadek musi być wtedy idealnie 2%. Tam nie może być jakiegoś odchyłku większego z tego względu, że te załamania w tym gotowym narożniku po prostu się nie spasują, będzie problem. Czyli mimo wszystko trzeba będzie wrócić do innego rozwiązania, czyli znowu taśma butylowa. Dokładnie. Mateusz pyta, co my na nakładanie masy hydroizolacji małym wałkiem?
Można nanosić pędzlem, można nanosić wałkiem, natomiast wiecie... To przy izolację cementową mało przyjemnie. Znaczy, jak dla mnie i dla handlowców i sprzedawców, jak najbardziej nanoście pędzlem czy wałkiem, bo zużycie jest znacznie większe. Natomiast tak poważnie, sami wiecie, nakładając pacą, mamy ten, o, tu nawet słychać to, co Daniel robi tym lizakiem, nakładając pacą po prostu wciskamy, wcieramy tak, ten materiał dokładnie w to podłoże, czyli szczególnie przy tej pierwszej warstwie ten kontakt, taka warstwa szczepna jest wykonana zdecydowanie lepiej. Nie? Konsystencja pozwala, jeżeli mamy wyoblenia, jakieś baseny, czy jakieś zbiorniki wodne, nie wiem, oczka wodne, czy no, wszystkie gdzieś tam powiedzmy woda stoi, możemy sobie te wyoblenia śmiało wyprowadzić i rozprowadzić pędzlem. Nie ma tutaj żadnych problemów, no pewnie będzie wygodniej niż po łuku, czy na wyobleniach rozprowadzać tą packą, tak? Czy jakąś tam inną szpachetką. Także można stosować wszystkie te trzy narzędzia. Patrz, leży i się śmieje. Co takiego? Nóż. A nóż to nie, bo to było... Na wierzchu. No, ja go używałem. Nie? Tego drugiego. A, drugi, no widzisz, no tak, bo ktoś schował. Dobra, ile za dużo przyciąłem? Nie, okej, okay, sobie tam do góry później to doprowadzisz. Ważne jest też, żebyście pamiętali te zastosowanie, no, woda spływa z góry, wilgoć, czyli najpierw wklejamy dół, później robimy taśmy dookoła grodzika. Tutaj będzie akurat buty wklejone, to co Daniel mówi, czyli chcę, żeby podeskło na tej ścianie z wimplatę. A później wklejamy sobie taśmę pionową, czyli tak naprawdę zachodzimy tymi taśmami, nie wiem, czy tutaj będzie to widać, jak ja pokażę. Czyli mamy narożnik. I na to wtedy wchodzi taśma z góry, więc zupełnie to inaczej jest niż w ten sposób, czyli mamy jakby zabezpieczoną tą krawędź, że ta woda nie będzie nam penetrować w dół. Oczywiście i tak flexband jest przesmarowywany hydroizolacją i później jeszcze na to jest hydroizolacja. Może się pojawić pytanie, już wyprzedzam, czy należy przesmarować tak? Całą taśmę, czy nie, tylko niekoniecznie. Część. Nie ma tutaj już takiej potrzeby, bo jak wiecie, ten elastomer jest właśnie też wykorzystywany jako mata uszczelniająca, czyli ta metrowa rolka, którą możemy sobie uszczelniać. To, co kiedyś, pozdrawiam Łukasza Szumiło, to co robiliśmy w zeszłym roku, całą łazienkę w tej macie uszczelniającej. Więc tak naprawdę no, nie trzeba całego tego flexbanda przesmarowywać. Wystarczy, że tam część tej taśmy pokryjemy tą hydroizolacją. Co myślicie o tym, aby wprowadzić produkt w postaci taśmy butelowej z klejem po przeciwnej stronie do uszczelniania wanny? Tak, aby kleiła się do wanny i do ściany. Może już macie takie rozwiązanie? Podejrzewam, że może być takie rozwiązanie. Myślę, że ta uwaga gdzieś tam na pewno nas oglądają koledzy z działu technicznego, więc na pewno odniosą się do tego. Nie chcę się tutaj za to wypowiadać jakby za nich, no bo tutaj nie moją rolą jest wprowadzanie nowych produktów, albo może nie wszystkich, bo z linii nowoczesnej coś tam będzie miało sens z tego względu, że jak mamy tutaj ścianę, to powiedzmy mamy ramę wannę, nawet mamy w ten sposób wannę, i doklei się do tej części standardowa strona taśmy butelowej, a tu się doklei wanna w ten sposób. Wanna akrylowa niestety będzie pracowała. I obawiam się, że taka praca może po pierwsze zerwać. Lub odrywać tamtą warstwę. To jest raz, a dwa, tutaj powstaje niecka. Wanna akrylowa jest zawsze zaoblona na krawędzi, więc tak naprawdę będzie niecka, która będzie jeszcze do wysmarowania jakimś uszczelniaczem. Dlatego tak naprawdę jak się stosuje już takie uszczelnienie tego typu z taśmą butelową wanny, dlatego zawija się, zachodzi się na lat. Ja to zachęcam z kolei tam wszystkich oglądających wykonawców, bo jeżeli zadaje ktoś pytanie, to pytam, którzy... Mogłem założyć okulary, żeby wyglądać bardziej inteligentnie. Tak, tak. satyryk, tylko ci z tego, z kabaretu. Kaspian. Crispin. Te okulary... To są specjalne okulary na tłumaczenie pewnych bardzo ważnych rzeczy klientom, bo to jest IQ minus 40. Ja nie będę zakładał, bo nie będziemy się... Oj, to wyglądasz cudnie. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to co mówiłem. Panowie, oglądacie nas, ktoś zadaje pytanie, jeżeli macie jakieś swoje rozwiązania, chociażby właśnie z tym pytaniem, to jak najbardziej zachęcam do odpowiadania w komentarzach, bo też po to jest to, żebyście się wymieniali tymi właśnie doświadczeniami.
Tutaj nikt nie jest alfą i omegą i wszystkie jakieś rozwiązania takie techniczno-praktyczne. Natomiast my tutaj staramy się powiedzieć z racji jego producenta te takie typowe walory, czy zalety, czy stosowania Tak, ale mówię, no jeżeli ktoś tam zadaje pytanie, to śmiało, żeby ktoś z kolei, kto ogląda, mógł odpowiedzieć lub podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami. Kolejne spostrzeżenie, Łukasz nawołuje do zabezpieczenia odpływu. Dobrze, za chwilę, przecież mówiłem. 60 minut ma pracę, oczywiście tą hydroizolację zdegradujemy wodą, czyli w tym momencie, jeżeli danie sobie tutaj uszczelni, to wystarczy woda na tym korytku. Nawet nie święcona, zwykła. Zwykła. I to jest kolej na przykład takie ostrzeżenie przy tarasach. Jeżeli robimy tarasy czy balkony i wiemy, że może padać, powinniśmy zabezpieczyć tą powierzchnię przed ewentualnymi opadami z wodą, bo do 12 godzin, taka hydroizolacja po 12 godzinach, ona już spełnia swoje wymagania. No tutaj oczywiście nie trzeba tego chronić, ale jeżeli byśmy wydali na to wodę, no to ona po prostu zdegraduje się, nie będzie, nie zwiąże, pojawią się takie biało-mleczne przebarwienia, które widać czasami, jeżeli gdzieś tam byłem na tarasach i było widać właśnie takie białe, mleczne plamy, no to widać było, że po prostu nie była zabezpieczona i w tym wypadku trzeba tą hydroizolację jeszcze raz pokryć, jeszcze zrobić jeszcze jedną warstwę, nie? Więc tutaj ten odpływ będzie zaraz umyty, żeby Łukasz się niepokoił. Tak. Inwestor będzie miał czysto. Na finale. Słuchajcie, powiem tak, ja tu mogę szelować z tymi taśmami i będę jeszcze sporo, natomiast jest to do oglądania. Okej, okay, może mamy po prostu pierwszą warstwę na... Tak, tutaj pojechać, dobra. Tak. Gdzie grzybyczku. I to co ja na przykład uczulam, zwróćcie uwagę na brodzik. Brodzik był montowany we wtorek, tak? Tak, wszystko było tutaj robione w przykryciu, zdjąłem go dopiero dzisiaj. Wystarczy. I jak widzicie, jakbyś pokazał Dawid, ten element no jest niestety pokurzony od tego, nawet my tutaj wchodziliśmy. Mimo, że już był przemywany, co widać. Dawid wchodził, ja wchodziłem i Daniel teraz się kręcił, więc to, co kiedyś gdzieś tam w komentarzu pisałem, bo ktoś pytał, czy te płyty brodzikowe musimy pokrywać hydroizolacją. Jeżeli położymy brodzik i dokonamy tych wszystkich zabiegów, kolejnych prac, nie brudząc go, tak, no tutaj był pokryty tym... Przykro mi, musiałem na części poziomu. Ale warto jest właśnie zabezpieczyć ten brodzik. Jeżeli nie, no to później niestety trzeba tą powierzchnię odczyścić i można zrobić na pewności. Nie wpuszczajcie inwestorów w szpilkach na brodzik. Miałem kiedyś taką sytuację. No to tak generalnie na Vimolastic tak samo po tarasie, nie? Bo czasami pojawiają się pytania, czy hydroizolacja może być na przykład położona na następny rok, czy tam za pół roku, bo inwestor, bo nie mają pieniędzy. Oczywiście jak najbardziej może być, bo tak jak mówiłem, po 12 godzinach hydroizolacja już ma swoją właściwości izolacyjne, czyli chroni przed wnikaniem wilgoci. Natomiast uszkodzenia mechaniczne, jest to taka powłoka dosyć elastyczna. Jeżeli właśnie jakiś kamień się pod butami nam tutaj znajdzie, czy pani w szpilkach, tak jak Daniel tu powiedział. Chociaż odporność na ścieranie jest chyba duża. O broziku mówiłem z innego powodu, on jest wykonany z XPS-a. Obniżała się kobieta systematycznie. Tak, jeżeli chcecie, nie wiem, coś wykonywać później, montaż sufitu, postawcie też jakąś płytę, kawałek OSB, czy jakieś po prostu wzmocnienia pod drabiną. To jest też taka ważna informacja. Dobra, ja teraz wszoruję, wetrę znowu troszeczkę zaprawy w ścianę i dopiero będę nakładał pierwszą warstwę konkretną, grubszą hydroizolację, tak? Okay. Tak jest. Życzysz sobie tylko na cienko. Nie, no zrób najpierw tutaj na ostro, chwilę na podciągnie, jeżeli w ogóle jeszcze nas to ogląda. Oglądają nas, tak? Jeszcze się nie znudzili? W pracy siedzą i oglądają, nie? Chyba, że przerwa śniadaniowa, to okej. Okay. Zwróćcie uwagę, czyli to, co mówiliśmy. Pierwsza warstwa, wcieramy to na ostro. Słychać, jak tutaj nam to pracuje. No, możesz pokazać, Dawid. To nie są zakłócenia. Możesz pokazać te właśnie takie rysy. Jeżeli na tarasie takie rysy powstają, nie musimy się przejmować. Pierwsza warstwa, chodzi o to, żeby po prostu zrobić taką
I co, co ważne, chyba jest podane w instrukcjach, kartach technicznych i tak dalej. Druga warstwa fajnie by było, żeby była zrobiona w drugą stronę. Czyli jeżeli tutaj ciągnę do góry, to druga, żeby była w poziomie. Tak, czyli rozprowadzić sobie ząbkiem w tą stronę, to postara się pokazać i wtedy... Tak. Utopiłem? Nie, chcę coś pokazać. Tak, żebym o lupackę. No, widać te mikrowłókna. Czy będzie widać na kamerze? Tutaj, widać tutaj są takie mikrowłókna, które są właśnie w tej warstwie. Ale to może w piachu będzie. Warstwie zbrojące, nie? Tutaj Mateusz podpowiada, że w samym narożniku, to znaczy 1-2 cm, nie powinno być materiału pod taśmą. Ogranicza się w ten sposób możliwość pracowania taśmy. U was akurat może nie ma takiej pracy między powierzchniami? Tak, ta tak zwana taśma powinna być ułożona w literę omega, niektórzy to mówią, dlatego też dociskają tutaj, niektórzy dociskają właśnie wałkiem, ja dociskam w tym wypadku palcem, więc nie jest to idealnie na równo do końca pod kątem 90 stopni, czyli troszeczkę tego luzu jest. Poza tym nie zapominajcie teraz, bo ktoś pytał, dlaczego jest jeszcze wimstrunk pod spodem, on też jest elastyczny, więc tam też jest tak, to trzeba zapracować. Te łączenia pachwinowe, tak zwane ściana-ściana czy ściana-podłoga, generalnie powinny być jeszcze częstokroć wykonane, których mistrzem kolega Mateusz, tak? Tak. Powiedział. Generalnie też ważnym elementem jest układanie tych płytek, tak? Czyli szczególnie w płycie brodzikowej pamiętajcie o tym, żeby te płytki nie dochodziły do końca do ściany, żeby właśnie zostawić tą przestrzeń taką dylatacyjną. Chodzi też inaczej trochę pracuje na tej podłodze betonowej, a inaczej pracuje na naszej płycie z kresu. I w tym momencie wystawiamy sobie te łączenie takie puste 5 do 10 mm w zależności od tego jak tam płytka ścienna. Które później jest zakryte. Tak, to chodzi. No i silikon, no to właśnie przy nakładaniu silikonów też bardzo ważna rzecz, żeby nie wciskać tego za dużo. Silikon tylko żeby się trzymał tych krawędzi w L-kę, a nie żeby się trzymał jeszcze wewnątrz tej kostyny. Mateusz dodał, że w przypadku świeżych posadzek ma to już duże znaczenie. Dokładnie. No to też warto pamiętać, że mamy jakby tą taśmę kolejną zabezpieczoną, bo łączenie, które było tam płytą płyty do ściany jest doklejone tym skręgiem. Wcześniej tam była taśma modelowa na podłodze, płyta dostawiona i też mamy wykonane to. I uszczelnienie tutaj jest potrójne. Tak. Taśma butelowa, wimstrunk pod płytą i jeszcze taśma. Przed płytą, za płytą. Tak. Chyba za dużo tego. Od przybytku dzieła nie będzie. Okej, to co mówiłem. Nie wiem, czy Dawid pokażesz, że zdarzyło się na chwilę. Tak? Już. Czy tam góry? Nie, zajeżdżaj mi góry. Dobra. Dobra. Chwilę ten. Zobaczcie, widać też różnicę. Tak jak mówiłem, około 2-3 godzin tutaj jest ciemniejsze, czyli już ta hydroizolacja wysycha. W tym momencie ona jest taka szaro, jasno-szara, no może ciemno-szara, ale widać jest taka... A tam już antracyt. Tam już jest taki antracyt. Ja już jak zwykle gdzieś się o coś powróciłem. Więc tak naprawdę no tutaj powinniśmy poczekać 2-3 godziny. Może dwie, bo w tych warunkach jest dosyć tutaj ciepło i szybko będzie wysychać. Na dole już widać, gdzie była pierwsza część nakładana, już nam wysycha. Ale no nie wiem, możesz Daniel chyba pokazać, jak się nie będzie rolowało, tak? Ewentualnie po prostu zgarnąć sobie. Tak, zaraz to sprowadzę. Czyli tak jak mówiłem, po tych 2-3 godzinach oceniacie to sami, nanosimy sobie packą z ząbkiem tym czwóreczką. I później poprzecznie zaciągamy te zęby, czyli kładziemy je i mamy tutaj, możesz taki fragment pokazać. O. Dobra. Pokaż Dawid teraz te ząbki, że są w przekroju, może ktoś uda to ująć. Pod kątem jeszcze będzie lepiej. Pod kątem możesz pokazać. No, jeszcze... Widać. Gra światła trochę pomaga. O, teraz jest fantastyczny. No i teraz z kolei znowu facę na ostro i poprzecznie zaciągamy sobie, delikatnie kładziemy te... Tylko zakładać. Tak, te ząbki. No i w tym momencie mamy już tu uzyskane 2 mm, 2-3
mm wymaganej tej grubości. I tak naprawdę trzeba wykonać całą tą hydroizolację na powierzchni, którą chcemy zabezpieczyć. Panie techniczny, ilość warstw hydroizolacji? W tego typu pomieszczeniach wystarczy zupełnie ta warstwa szczelna, ostra i później te 2 mm w zupełności to wystarcza, jeżeli robimy... Czy 3 warstwy na ostre można zrobić? Tak naprawdę nie ma sensu. Generalnie robimy jedną warstwę, później tą drugą. Jeżeli robimy jakieś zbiorniki wodne czy baseny, no wtedy już jest wymagana podwójna warstwa tych 2 mm, czyli mamy 4 mm. Czyli tutaj mamy hydroizolację w... Tak zwaną lekko-średnią, tak. No generalnie to typu ciężka to już jest właśnie, gdzie mamy te napory. No jeżeli już o tym rozmawiamy, warto pamiętać, że ta hydroizolacja ma bardzo duże... nie chleb tak... bardzo dużą odporność na zrywanie i na parcie wody i negatywne, czyli te negatywne to jest to od dołu w momencie, kiedy mamy na przykład taras czy nietkę basenową na gruncie, no to parcie tej odrywanie tej hydroizolacji jest od dołu, od spodu i tak samo na parcie wody pozytywne. Tam to jest negatywne, to jest pozytywne. Tylko oczywiście kwestia jest jeszcze przyczepności do podłoża, czyli samego podłoża. Dokładnie, jak jest podłoże. Czasami może się zdarzyć tak, że odrywa się coś w warstwie tynku, powiedzmy. Tynku, tak. Gimolastu trzyma się kleju. Czasami to też można ocenić, jak był teraz przygotowany, jeżeli robimy na przykład odkrywki, albo i tak jest demontaż starej warstwy i widzimy, że płytka się trzyma z klejem, z wimolastikiem i odchodzi tynk. No to wiadomo, że tutaj najsłabszym ogniwem było nie tynk, tylko posadzka czy tam podłoże, czyli tutaj najsłabszym ogniwem było to podłoże nieodpowiednio przygotowane. Nie? Józef pisze, żeby zwrócić uwagę na mokrą konsystencję. Ma inną grubość, a wyschnięta inną. No tak. To widać, no bo w tym momencie, jeżeli mamy grubszą warstwę, to ona troszkę dłużej schnie, to jak przy wszystkim. No to nawet możesz teraz spojrzeć tu na tej krawędzi, po prawej stronie, już się robi ciemna szara, więc wysycha, zabiera to trochę... To wcale nie z powodu kaloryfera jest wyłączony. Grzejnik jest wyłączony, ale to po prostu zabiera trochę... Podłogówka też. Trochę tynku. Od wczoraj. Dobra, słuchajcie, nie będziemy już tutaj zabierać Wam czasu. Chyba, że są jakieś pytania. Chyba, że są pytania, jak tak, to oczywiście tam mówię, czy Marek, czy Paweł, czy ja, czy Tomek, czy nawet handlowcy z WIM-u, doradcy techniczni handlowi, na te wszystkie pytania odpowiemy, więc pytajcie śmiało. Myślę, że będziemy się widzieć, tak jak mówiłem, we wtorek coś tam pokażemy z tego naszego studiu w Ostrowie. No a tak, później wtorek ma wolne. Wtorek to przygotujesz, damy zaraz dyspozycję i w czwartek kręcimy coś kolejnego. Także myślę, że montaż wanny może być. Możemy coś zrobić o montaż wanny z płytą, zastosowanie płyty jako stolarza podwalne, także tak będzie się działo. Dobra, dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich oglądających, wszystkich, którzy lubią nasze profile i zapraszam do komentowania, oglądowania. Dzięki Daniel za akcję, także pozdrowienia, trzymajcie się.